Tego projektu także został do tego projektu dołączony wniosek o odstąpienie od wymogu określonego w paragrafie 19 ust. 4. Wniosek spełnia wymogi regulaminowe. No, jeżeli ktoś z Państwa radnych tutaj wniosku chciałby zabrać głos, to proszę. Jeżeli nie, to przystępujemy do głosowania nad wnioskiem. Kto z Państwa radnych jest za jego przyjęcie? Proszę o podniesienie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Widzę. Wniosek został przyjęty. Przechodzimy do podpunktu B. Proszę pana przewodniczącego o przedstawienie. Szanowni przedstawiciele, druk 7913. Opinię się negatywnie zamierzenie inwestycyjne budowa budynku mieszkalno-usługowego wielorodzinnego. Numery działek są podane wraz z przyłączami przy ulicy Storczykowej w Krakowie. Dla nas to przede wszystkim tutaj uzasadnienie to brak zewnętrznych miejsc parkingowych. Oczywiście inwestor przewiduje miejsca podziemne, ale płatne, więc z tego względu jesteśmy negatywnie nastawieni do tej inwestycji. Przede wszystkim. No, oprócz tego zabudowa po sąsiedzku jednorodzinna, więc tym bardziej jesteśmy przeciwni, ale główny powód to brak miejsc parkingowych do tej inwestycji. Zarząd pozytywnie zaopiniował przedłożone przez Komisję projekt uchwały. Otwieram dyskusję. Jeżeli ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos, proszę bardzo. Rozumiem, że nikt. W związku z tym przechodzimy do głosowania nad projektem uchwały z druku nr 7913. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w tej sprawie, proszę o podniesienie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jedna, dwie osoby. Trzy. Kto jeszcze? Pani przewodnicząca, pani radna. To będzie 16. I to jest wątpliwość, bo to część radnych z tego, co tutaj mówiłem. Tym samym uchwała została podjęta.